że ta noc, tam pusto i chłód. Zanim porozmawiamy o Sandę Dietz, pomówmy o twojej działalności artystycznej. Czyli mojej ulubionej. Twojej ulubionej. Mojej ulubionej. Podobno się tym parasz nawet. Płyta wyszła. Param się tym i lubię to, wiesz, najbardziej chyba. Bo tego mi najbardziej brakowało. A to taki twórczość artystyczna jako muzyk, to łatwiej patrzeć na branżę muzyczną pod kątem biznesowym? Wiesz co, ja mam to szczęście, że chyba branżę poznałem z każdej strony, bo byłem na scenie, produkowałem nagrania, prowadziłem studio nagraniowe, przeprowadzałem wywiady, prowadzę program w radio, pisałem do gazet, recenzje, organizowałem imprezy, jestem członkiem wszystkich możliwych stowarzyszeń związanych z branżą muzyczną, więc to jest trochę tak, że łatwiej o tyle, że jestem w stanie jakby zrozumieć każdą stronę, tak? No bo kiedy organizujesz imprezę, no to zdajesz sobie sprawę z tego, jak to wygląda. A kiedy jesteś na scenie, to czasami może ci się wydaje, że ci, którzy organizują, to robią to źle. To zazwyczaj robią to tak, jak mogą najlepiej. Jak i odwrotnie, trafią. I odwrotnie, tak. Rok 2020 zaskoczyłeś wielki powrót legendarnego zespołu. Można używać takich określeń. Jaki jest status Hedone? Status Hedone jest taki, że myślę, że fala sentymentu nastąpiła. Trochę chyba się tego nawet spodziewałem, bo w sumie jestem z pokolenia 40+, więc teraz do mnie docierają takie informacje, że fajnie, że wróciliście, że coś się dzieje, bo pamiętam, byłem na waszym koncercie w liceum. Status jest taki, że no, zainwestowałem w to bardzo dużo swojego czasu, zainwestowałem w to bardzo dużo swoich emocji. Słowo zainwestowałem oczywiście brzmi, jakbym chciał coś odzyskać, ale to może nie do końca o to chodzi. Po prostu chciałem przekazać taką informację, że to jest wszystko bardzo prawdziwe, że nie było to jakimś chęcią nagrania płyty po to, żeby coś się wydarzyło wielkiego. Przede wszystkim zrobiłem to dla siebie. Tym bardziej, że miało to charakter terapeutyczny w ubiegłym roku. Bo dokładnie w momencie, w którym rozmawiamy, a rozmawiamy pierwszego dnia wiosny, to dwa dni później, czyli 23 marca ubiegłego roku, wypuściłem teledysk do utworu What Dickens Says About Loneliness, który był taką zapowiedzią, wtedy jeszcze nie wiedziałem, że płyty. To był taki zryw, wiosenny zryw patriotyczny, zrobienia czegoś pod samemu. Szyldem. Tak, zrobienia czegoś pod szyldem, którego chyba się bałem. To jest trochę jak... A właśnie dlaczego wrócili do tego szyldu? No, czy nie chciałeś pod własnym nazwiskiem wysłać? Nie, wiesz co, wydałem płytę w roku 2012 pod nazwą Werki. To był projekt. Założenie, tam było dużo gości. Tam się pojawiło sporo gości, nie wiem, Mark Lanegan, Pudzi Bell, Anita Lipnicka, Kuba Koźba, Asia Prykowska, Chris Olej z zespołu 6x7, zresztą znakomity mój przyjaciel z okolic Nottingham. I wtedy to miało taki charakter założenia projektowy, czyli nie pasowała mi nazwa Hedone, a teraz pomyślałem sobie, że to jest taki szyld, który pasuje do tych czasów, że trochę mnie do tego też zainspirował Michał Wilczyński z God Records, bo on od pewnego czasu proponował mi, żeby zrobić jakąś składankę, ponieważ zespół Hedone nigdy nie był zespołem, który mógłby mieć klasyczną składankę, więc wymyśliliśmy zupełnie nieklasyczną składankę, czyli rarytasów. I ona chyba się udała. Mam takie wrażenie, że wygrzebałem jakieś rzeczy, które były, których wcześniej nigdy nie można było usłyszeć. I trochę to też było tak, że utwór Dickens miał być tylko taką formą dołożenia do tej składanki, ale potem jednego odważyłem się po tych poszukiwaniach w różnych archiwach swoich, a ponieważ siedzieliśmy zamknięci w domu wszyscy, więc te poszukiwania były łatwiejsze. Raptem okazało się, że mam dużo czasu na rzeczy, których zawsze odkładałem na jutro. No i się okazało, że ten szyld z Hedone mi pasuje, tak? Przypomniałem sobie pierwsze zdjęcie, które jest na okładce składanki właśnie Rare 92-2020. Zdjęcie mojego kolegi Piotra Złośnika, który wykonał to zdjęcie tam chyba w 93 roku i podarował nam na okładkę wtedy kasety. Nie, to nie było na kasecie demo, to była pierwsza koszulka. Zresztą zrobiliśmy repliki z tego oryginalnego sita, które znalazłem. Świetnie jeszcze działało to sito, więc te koszulki też można kupić, pewnego rodzaju replikę, ale z tego samego sita. I pomyślałem sobie, że to jest fajna nazwa, że brakowało mi tej nazwy i że ona też jakby determinuje
Bo Hedona się ludziom może kojarzyć z tym pierwszym okresem, czyli płytą Werk 94 roku, która była ekstremalnie mocna jak na tamte czasy. Do dzisiaj uważam, że jest to klasyka gatunku industrialnego w Polsce. Zresztą pracujemy nad reedycją w końcu, bo tej płyty nie ma na rynku właśnie od tamtego czasu. Czyli ta płyta wyszła podczas słynnego Jarocina? Słynny Jarocin 1993 byłby jakby iskrą do tego, że ta płyta powstała, bo my żeśmy przeszli taką drogę kariery bardzo szybką i bardzo... Bo taki był dynamiczny wasz wzrost na samym początku. No wiesz co, bo to były takie czasy, że to się bardzo szybko wszystko działo. Zagraliśmy w Jarocinie, przesłuchanie, mała scena, gracie w Jarocińskim Ośrodku Kultury, przesłuchanie, gracie na małej scenie. Gramy na małej scenie, lecą na nas jakieś kamienie, w ogóle potem okazuje się, że to ostatni koncert w roku 93 na małej scenie, bo wtedy była ta słynna zadyma. Czyli zamknęliście festiwal. Zamknęliśmy festiwal, po czym raptem okazuje się, że dostajemy propozycję wydania płyty przez MIODM. I to wszystko się dzieje bardzo szybko. W ogóle też system pracy, który narzuciłem sobie teraz, chciałem tak trochę mentalnie wrócić do tego czasu, kiedy miałem dużo więcej włosów i dużo mniej lat, bo wtedy pracowało się szybko. Nikt się nie zastanawiał, że nie było żadnej weryfikacji, nie było tego całego procesu, nie wiem, wrzucę coś, może ktoś to oceni, nie wiem, wyślę to komuś. Co żeśmy robili? Spontaniczność. Całkowicie. Zresztą to jest bardzo fajnie ukazane, bo jeszcze zeszły rok, ten feralny rok 2020 był dla mnie w sumie nieferalny, bo jeszcze dodatkowo zrobiłem film dokumentalny w zespole Hedone pod nazwą Rozkosz, pod tytułem Rozkosz. Wojtek Bryndel, mój przyjaciel, ten film wyreżyserował i właściwie dałem mu wszystkie materiały archiwalne, jakie miałem, bo przy okazji też okazało się, że mam tonę VHS-ów, jakichś dziwnych nagrań. To właśnie jaka była ta chronologia? Chronologia jest w tym filmie świetnie opisana. Tak, ale w ostatnim czasie powstał album Hedone, składanka, film. Co wynikało z czego? Czy najpierw dzięki filmowi wróciłeś do składanki? Chyba Dickens, w ogóle pomysł na utwór jeden, który wyszedł rok temu, czyli na Dickensa, był taki, że ja miałem wydać 7-calowy singiel na zasadzie wsparcia dla lokalnej restauracji moich znajomych, która jest obok mojego domu przy Piotrkowskiej w Łodzi, i to miał być taki gift cegiełka. To się nie wydarzyło, ponieważ okazało się, że to wchodzi na płytę, więc jakby się trochę zmienił system myślowy. Więc zacząłem tak naprawdę, impulsem był utwór jeden, tak? Impulsem był teledysk Wojtka na zamkniętych już wtedy ulicach Łodzi. Nie wydawało mi się wtedy, że to może wrócić po roku dokładnie do tego samego stanu, bo właściwie jesteśmy praktycznie w tym samym momencie jako świat, jako kraj, może nie jako świat, jako kraj. I ten rok właściwie zaczął się od tego jednego utworu. Potem powstała ta składanka, którą ten utwór zamyka, tym samym otwiera płytę, potem się pojawił pomysł na film. No i to wszystko się jakoś tak złożyło, że teraz już z determinacją postanowiłem nie odpuszczać. Mamy jakby taką strukturę, powiedziałbym, profesjonalną, jak na ten zespół i na te możliwości, bo mamy i merchandising, i menadżera, i za chwilę zaczynamy próby, jest skład, licząc na to, że zaczniemy w końcu grać koncerty. Oczywiście jestem realistą, więc zakładam, że te koncerty będą jakąś tam formą niewielką na początku, ale też chyba to jest bardzo istotne, że każdy człowiek, który w tym momencie pracuje z zespołem Hedone, chyba ma po prostu zwyczajnie ochotę to robić. Czyli ten pierwiastek myślenia o jakimś wielkim biznesie, bo zapytałeś mnie też o to, czy biznes, czy bycie w biznesie muzycznym, znaczy powiem tak, bycie w biznesie muzycznym pomaga o tyle, że inwestuje swoje pieniądze w swoją, że tak powiem, w swój zespół. No i to... Zyskujesz niezależność. Wiesz co, no od pewnego czasu chyba już tak było, że chociaż... Ja wiem, czy to jest teraz... Teraz to się bardzo zmieniło. No ja nigdy nie miałem takiej zależności artystycznej. Nikt mi nigdy nie mówił, chociaż właściwie większość płyt wydałem w dużych wytwórniach, to nigdy nie miałem takiego... Raz zablokowali mi pomysł na teledysk do utworu Zapach. W pierwszej wersji miał być pomysłem na Ostatnią Wieczerzę. Miało być 12 statystów i ja i Renata. I jakby cała ta scenografia, którą widać w tym klipie, została z długim stołem i tak dalej, tylko nie było tych statystów, bo tam raptem się okazało, że nie wiem, czy to miał jakiś, czy Leonardo się chciał oprawy autorskie zgłosić, czy tam chodziło o jakąś inną sytuację, czy po prostu zwyczajnie 12 razy 100 zł za statystowanie spowodowało. To jest budżet płyty. Teraz tak, nie no, teraz tak, ale kiedyś to były, wiesz, budżety. No, powiem ci, że ostatnio obejrzałem znakomity serial, dopiero teraz go obejrzałem, Winyl.
Martina Scorsese, właściwie częściowo produkowany przez Scorsese i przez Jaggera. Chyba na HBO on był. No ja akurat obejrzałem go z płyt, natomiast no, to pokazuje złote czasy lat 70. W branży muzycznej i budżety, jakie tam się pojawiały, ale powiem ci, że 90. lata w polskich realiach płytowych to też nie było najgorzej, wiesz? Bo... Mam wrażenie, nawet o tym mówisz w tym dokumencie Rozkosz, że lata 90. to by pod względem branży muzycznej, która raczkowała, to było bardziej takie miejsce spotkań, takiej bo... trochę bohemy artystycznej niż biznesu. Wiesz co, bohemy chyba nie, może niekoniecznie bohemy, ale na pewno ludzi, którzy lubili muzykę, wiesz? Ja myślę, że to jest też coś, co odróżnia teraz sytuację od tego, co było wtedy. Ci wszyscy ludzie, którzy, właściwie większość tych osób, które wtedy nawet pracowały w firmie Miodem, to gdzieś tam potem wyrosło albo na artystów, albo na menadżerów, albo na dyrektorów kreatywnych dużych agencji. No nie będę teraz mówił nazwiskami, no, ale no, jest parę osób, które są tak cały czas w branży. Bo to był taki tygiel zainteresowania, wiesz? A teraz to nie jest narzekanie, to jest jakby zmiana. No, to trochę tak jak z internetem. No, ja nie używam. No, wczoraj słuchałem pierwszy raz w życiu całej płyty na Spotify'u. Jak wrażenia? Wiesz co, tylko dlatego i słuchałem, bo nie można jej jeszcze kupić na czarnym krążku. No, wrażenia znakomite, bo to nowa płyta Daniela Lanoa, więc jest to po prostu dzieło wybitne, jak każde, którego dotyka Daniel. Ale ja nie mogę, tak? No, bo to nie. A to jest... jaka to jest właśnie bariera dla ciebie, że nie słuchać, nie wiem, ze streamingu muzyki? Jaka to jest dla mnie bariera? Chyba jak wszystko jest w głowie, wiesz? To trochę jak z strachem przed różnymi innymi rzeczami. Taką samą barierą był strach przed nagraniem płyty z Puchedone. No wiesz, to no, nie wiem, pewnie jest podobnie jak nie jeździłeś długo na nartach i stajesz na stoku na górze i myślisz sobie, że zaraz się połamiesz. No. Czasami się łamiesz. Natomiast nie lubię po prostu, lubię mieć płytę, wiesz, usiąść sobie to przerzucić, szczególnie kiedy jest jeszcze ten manualny ruch A, B. Musisz stać z kanapy. Muszę wstać z kanapy, poza tym trzymasz coś w ręku. Nawet nie wiem, kto gra na tej płycie Daniela, tak? Gdyby nie to, że przyjaźnię się z Jimem, który tam gra na tej płycie, to, który mi przesłał informację, kto gra na tej płycie, to bym nie wiedział, bo nie ma w tych serwisach streamingowych szczegółowych kredytów, co mnie na przykład bardzo irytuje, tak? Bo tak, tylko jest kompozytor i autor gra, tekstu. Ciekaw jestem, kto gra ten fantastyczny trójkącik na końcu. No. Ping! Może być ktoś bardzo ważny. A to nie jest trochę... Teraz tak, że płyty i winyle się wydaje tylko i wyłącznie dla kolekcjonerów? Wiesz co, patrząc na sprzedaży, to wydaje mi się, że tych kolekcjonerów jest coraz więcej, wiesz? I tutaj akurat niektórzy mogą się śmiać z akcji sprzedażowej pewnej owadziej sieci, która jest w Polsce. Ale powiem ci, że to znakomite wyniki są sprzedażowe. I zazdrości nam tych wyników nawet Anglia, a wiem to z pierwszej ręki. Także, wiesz, i tam no, ciekawe tytuły można znaleźć. Wiesz co, no, Massive Attack Mezzanine za 49,99. Znakomita cena. Ostatnio skorzystałem z tej promocji i była, że druga za połowę ceny. A, gdzie? Jadę. Znaczy słuchaj, no, myślę, że to jest coś takiego, że tak, nie spodziewałbym się, że kompakt się tak szybko zdewaluuje jako pewnego rodzaju już zupełnie nieistotny nośnik, bo ja mam bardzo dużo kompaktów, teraz już ich nie kupuję, chyba że jest jakaś sytuacja pod tytułem, nie wiem, no, że nie ma innej opcji. Dużo też dostaję płyt siłą rzeczy, no bo jestem też człowiekiem prowadzącym program w rozgłośniach radiowych, nawet dwóch. No więc czasami mnie gloryfikują. Oczywiście staram się być gloryfikowany w inny sposób, większym nośnikiem, ale nie zawsze się udaje. Z jednej strony płyta winylowa stała się takim ekskluzywem, a z drugiej strony trafiła pod strzechy dzięki choćby tym akcjom, wiesz, sklepowym. I myślę, że to jest dobrze, no bo to jednak uczy szacunku. To jest, mam wrażenie, że stream, ja nie mówię, że stream to jest zły pomysł, tak? Abstrahując od tego, że firmy streamingowe nieadekwatnie rozliczają się z artystami co do odtworzeń i tutaj jakby... Jeżeli to na jakich zasadach jest, artysta otrzymuje pieniądze za... Wiesz co, zdaje się, że, bo ja do końca w tym, tego nie wiem, jakby struktura jest, znaczy wiem, ale jakby no, jestem jakąś tam małą biedroneczką w tym całym zestawie. Są pośrednicy. Żeby dostać się do tej dużej dystrybucji, na przykład firmy z jabłuszkiem, no to tam musisz być pośrednikiem i tak po prostu zespół nie może wrzucić materiału, jak chcesz, tak?
nad czym boleję, bo okazuje się, że jakieś tam pewne moje kawałki, na przykład przez inną dużą wytwórnię, są z jakimiś błędami poopisywane. I szczerze mówiąc, nawet mi się nie chce teraz pisać do oddziału polskiego, żeby to jakoś zrobili, bo znając życie, to po prostu przerośnie to w ogóle. Czas pracy tam w tych firmach płytowych wydaje się być niezwykle teraz cenny, więc nie chcę im truć głowy. Ale finał jest taki, że artyści dostają jakieś niewielkie pieniądze za to zupełnie, tak? Nieadekwatne. Teraz oczywiście moglibyśmy wejść w dyskusję jeszcze o czystych nośnikach, o tym jakby walce za X-u i stowarzyszeń różnych na ten temat, ale może niekoniecznie teraz w tej roli chciałbym występować. Natomiast wracając do płyty, krótkie pytanie, długa odpowiedź. Myślę, że to jest tak, że wynosisz to z domu, jak wszystko. No jeżeli masz w domu ojca, dziadka, nie wiem, mamę, ciocię, kogoś, kto słucha muzyki z nośnika. Ja wiem, że to jest wygodne. Nie wiem, jedziesz, masz teraz miliard możliwości posiadania całego katalogu ze sobą. To jest fajne, natomiast nic nie zastąpi tego. Już nawet nie mówię o dynamice, nie mówię o brzmieniu, no bo to też jest, umówmy się, że pewnie tam średnio ktoś może ocenić. Każdy słyszy tą ja różnicę. Też nie mam jakiegoś hipersprzętu w domu, wiesz, ja mam dużo płyt. No. Zawsze mnie to interesowało. Mam głośniki z, nie wiem, firmy KEF angielskie, których szukałem długo, które kosztują tam, nie wiem, 1200 zł i wzmacniacz stary Pioniera. No teraz się właśnie zastanawiałem, nawet wczoraj oglądałem takie wzmacniacze, które mają możliwość wytknięcia pendrive'a, co już uważam za super fanaberię. Ale na przykład w samochodzie nie mam kompaktu, bo te nowoczesne auta nie mają już możliwości kompaktu i mam tylko pendrive'y, więc tak jak kiedyś miałem w samochodzie 100 z płyt, tak teraz mam 100 z pendrive'y, bo to też jest jakaś abstrakcja, bo nie wiem, co jest na czym, tak? A to jakbyśmy wrócili do twojej twórczości, to łatwiej paradoksalnie było wydać dla ciebie płytę i tworzyć muzykę w latach 90. czy teraz? Nie no, technicznie to w ogóle nieporównywalne to jest. No. Znaczy łatwiej teraz w tej chwili możesz zrobić muzykę właściwie na każdym urządzeniu elektronicznym. Ja byłem jedną z pierwszych osób, które miała samplery, takie urządzenie, które mogło wprowadzać zewnętrzny dźwięk do środka i to urządzenie miało 16 MB pamięci. Ja to tak z uporem maniaka powtarzam w tych wywiadach, zresztą w filmie też 16 mega. To jest coś, co w tym momencie... To jest jedno zdjęcie. No, a my żeśmy robili na tym... Całą płytę, ja tak robiłem remiksy. Pamiętam, że jako tam był jeden też z pierwszych, jedna z pierwszych osób robiących w Polsce remiksy, dostawałem na taśmie DAT cyfrowej wokale, na przykład oddzielnie. Do dzisiaj mam taśmę, na przykład, nie wiem, ONA. No i ciąłem tą Agnieszkę w takim samplerze, wprowadzałem jakieś fragmenty, potem musiałem to ciąć i z palca grać to do sekwensera, czyli tam było, nie wiem, jaki to był kawałek. Czuję jak to tam, tam, da, dam, 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 pam, 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 oh yeah. I to były trzy klawisze, bo każdy wokal był pocięty w ten sposób. Teraz sobie to wszystko wrzucasz do Pro Toolsa czy do jakiegoś innego DAW-a, systemu nagrywania i edycji. Robisz tym, co chcesz. To trochę jak z odwróceniem taśmy. No Beatlesi musieli wpaść na ten pomysł, a właściwie tak naprawdę Jeff Emerick z George'em Martinem, że odwracamy taśmę. I to trzeba było wyjąć taśmę, przekręcić albo ją przeciąć, skleić i zrobić cuda. W tej chwili może sobie to robić jednym kliknięciem myszy, tak? A to rozwój techniki też się przyczynił do tego, że hedony mogło powrócić? Nie, zupełnie nie. Nawet powiem ci, że miałem takie pierwsze założenie, że tą płytę nagram na 8 śladach w 16-megowym samplerze. Chciałem się cofnąć, mentalnie do tego momentu. I pomyśleć, bo to trochę też jest taka podróż sentymentalna, no, że wiesz, nie mam już 20 lat, ale chciałbym mieć. I tymi 20 latami mojego życia byłoby 16 mega. Na zasadzie za moich czasów było lepiej. Za moich czasów było 16 mega, ludzie, to było naprawdę dużo. Bo w tym dokumencie Rozkosz Piotr Metz powiedział o tobie, że wyprzedziłeś swoje czasy. Jak Piotr tak powiedział, nie będziemy polemizować z Piotrem. Że ta muzyka instytucjonalna, co tworzyli na samym początku, trochę jednak wyprzedziła. Też miałeś takie poczucie, że jak prezentuje swoją twórczość, to nie każdy jest gotowy na nią, nie każdy to rozumie. Wiesz, ja nigdy tak nie myślałem, bo podejrzewam, że to jest tak, jak pyta się różnych ludzi, znaczy wtedy, no ostatnio nawet nie wiem, z drugiej strony będąc, zadając komuś pytanie przez telefon, przez jakiś tam wywiad ostatnio robiłem z kolegą, zadałem mu pytanie, czy on sobie zdawał wtedy sprawę z tego, że uczestniczyli w jakimś takim większym ruchu. Pewnie jak to robisz, to sobie z tego nie zdajesz sprawy.
Myślę, że nawet jakbyś zapytał Beatlesów, czy w trakcie nagrywania Sgt. Pepper, czy zdają sobie sprawę z tego, co nagrywali, pewnie by sobie nie zdawali sprawy, bo to potem dochodzi do tego cała otoczka, nie wiem, medialna, dziennikarska i to wszystko, co się wokół tego dzieje. Ale jakby przeanalizować rozwój muzyki popowej od 93 roku, 4, kiedy wyszła pierwsza płyta Hedone, to takie dźwięki, które wtedy były bardzo ciężkie i wydawałoby się zupełnie niestrawne, stały się znakomitymi podkładami dla super popowych artystów, takich jak, wymieniam, Madonna, Gorillaz, Miley Cyrus, Lady Gaga. Jakbyś wyjął parę z tych kawałków, nie wiem, Madonny na przykład, czy Bjork oczywiście, która tutaj była moim zdaniem pierwszą taką zawodniczką, która tam eksperymentowała, bo to też jest kwestia tego, jak prześledzisz, z jakimi producentami oni wszyscy pracowali, to tak naprawdę okazuje się, że właściwie to byli czasami zupełnie z innej bajki goście, nie? I te podkłady, gdyby wyjąć wokale na przykład z paru kawałków Madonny, to masz zajebisty industrial. A to nie masz wrażenia, że teraz jest trochę tak, że jeden producent robi wszystkim gwiazdom pop numery i wszystko brzmi tak samo? Wiesz co, dużo ludzi o to pyta. Ja nie wiem też, bo też nie do końca szczęśliwie dociera do mnie wszystko, co jest na świecie, bo ja jednak sobie selekcjonuję, wiesz. Dostaję oczywiście te wszystkie systemy singlowe co tydzień z wytwórni płytowych, ale teraz się pojawiło tak, że na przykład masz listę priorytetów A i listę priorytetów B, a nawet nie sprawdzam, od razu wyrzucam do śmieci, bo mnie to nie interesuje. No ale na przykład na liście priorytetów B znajdują się różne perełki, wspomniana Miley Cyrus, ja uważam, że to jest absolutnie znakomita dziewczyna, która zrobiła cudowne rzeczy. No i tutaj oczywiście można by powiedzieć, że Mark Ronson jest tym producentem, ale myślę, że on akurat jest takim człowiekiem, który robi tak różne rzeczy, że chyba to nie do końca jest. Nie wiem, czy masz na myśli kogoś konkretnego, no bo czy mówimy o szwedzkim popie, nie wiem, takim z Matrycy, czy o techno? Mówię teraz po prostu o tym, jak zwykły słuchacz, jadę autem, słucham radia RMF, Radio Z i po prostu no mam widzisz, wrażenie... ale jest na to jeden sposób. Cały czas leci to samo. Jest jeden sposób na to. Przełączyć radio. W ogóle wyłączyć radio. Telewizję wyłączyć radio, można sobie nagrać swoje rzeczy. I ta twoja chęć tych szukania, powiedzmy, perełek, tak jak powiedziałeś, priorytetów B, miał wpływ na to, że stworzyłeś Stand Edit? Nie, wiesz co miał wpływ na to, że stworzyłem Stand Edit? To, że zbieram płyty. I że zawsze patrząc na płytę, znam ludzi, którzy patrzą na okładkę, kto ją zrobił, a ja patrzyłem zawsze, kto wyprodukował jakąś płytę. A ponieważ wtedy początek 21 wieku, czyli 2001, tam drugi, trzeci, mniej więcej czwarty, piąty jakoś tak, pracowałem przy festiwalu Camera Image. Więc troszeczkę ten silnik Sound Edit jest przeniesiony. To ja tego nigdy nie ukrywałem, no, jest zaczerpnięty. Okazuje się, że to są goście, którzy są bardziej znani niż operatorzy filmowi, no bo producentem jest, nie wiem, Timbaland, był Prince, nie wiem, jest Mark Ronson i kurczę, nie wiem kto tam jeszcze, no ktoś, kto jest też gwiazdą, tak? To nawet Dave Grohl jest producentem płyt country. Dave Grohl na przykład, tak? Więc oni są nierzadko gwiazdami, są też trochę jednak w cieniu, bo ta idea produkcji muzycznej nie do końca jest znana, szczególnie w Polsce. No i nam się przez te 12 lat udało trochę zaszczepić taką wizję. Byliśmy też pierwszą taką bardzo aktywną, edukacyjną działalnością, bo te wszystkie warsztaty, które się dzieją przy Sound Edit, które moim zdaniem są w ogóle kluczowe, bo tam gwiazdy przyjeżdżają, podjeżdżają, niektóre zostają w moim telefonie, niektóre zostają w moim sercu, ale to jednak jest jakaś taka forma klasycznego bycia promotorem koncertowym, co mnie nigdy nie interesowało. A te wszystkie edukacyjne ruchy i projekty specjalne zawsze zostają. No jestem dumny, że na przykład ostatni projekt nasz, ten z trudnego roku 2020, czyli Anawa 20, Wojtek Waglewski i jego interpretacja z okazji 50. rocznicy pierwszej płyty Marka Grechuty, że to się teraz doczekało nominacji do Fryderyka. Było parę takich projektów na Sound Edit, wiesz, niezapomnianych chyba, no. Leibach grający utwory z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego, w tym utwór Warszawskie Dzieci, to też wyszło na płycie. Są to kolejna fantastyczna współpraca z Narodowym Centrum Kultury, które jest moim zdaniem bardzo otwarte na takie trochę dziwne pomysły.
Może nie szablonowe, może one nie są dziwne, ale są nie szablonowe i to zawsze wielka chwała, że to się udaje realizować. No w tym roku też planuję coś super związanego z rocznicą. Ja nie jestem miłośnikiem rocznic, ale czasami jest tak, że te rocznice przychodzą do ciebie niespodziewanie i raptem się znajduje jakiś pomysł na to. W tym roku mamy 100-lecie urodzin Lema. No i mam ten świetny pomysł związany, o którym jeszcze nie mogę powiedzieć, ale będzie bardzo dobry. To padło hasło o Laibach. Poznałeś panów wcześniej? O tak, ja się kumpluję trochę z Iwanem, który jest tak naprawdę mózgiem Laibacha. Rzeczywiście zmierzasz do remiksu. Tak, i pytanie, czy maile i w rozmowach też pisze w ten swój specyficzny sposób? Nie, no wiesz, no my się znamy już tyle lat, że nie, natomiast coś ostatnio takiego fajnego mi napisał, nie pamiętam. Wiesz, to też jest, ja mam to wielkie szczęście, że poznałem wielu swoich bohaterów, tak? Mhm. I z niektórymi z nich mam naprawdę cały czas kontakt, taki serdeczny. I teraz to się trochę zmieniło, bo przez rok nie byłem w Londynie, ale zawsze tam jeździłem i odwiedzałem różnych moich bohaterów, którzy mnie zapraszali, gdyż chcieli być odwiedzani. To miłe. Mhm. Natomiast Laibach, tak, zrobili remix Zapachu i to było też fantastyczne, bo teraz na przykład kończę składać singiel do utworu Jak z płyty Hedone 2020. No gdzie też się pojawiają jakieś interpretacje, jakieś nazwijmy to remiksy i teraz to jest bardzo szybkie, no bo dostajesz maila, otwierasz sobie plik, słuchasz, a wtedy było tak, ślady wygrane z taśmy na data musiały trafić w kopertę i trafić do Lubliany, do Laibacha. Już 3 miesiące później Laibach odesłał kurierem taśmę dat, no więc to było trzeba wjeździć do studia, bo wtedy chyba jeszcze nie miałem data w domu. To było drogie urządzenie i trzeba było tego odsłuchać. No i to wiesz, cały ten proces... I nie było miejsca na poprawki? No nie, no co ty. Kurier przywiózł, do widzenia. Jeśli by się materiał nie spodobał, do kosza? Czy nie wypadało odrzucić pomocy? Nie dużo rzeczy poszło do kosza. Te, które nie weszły, to nie weszły z jakiegoś takiego powodu... chyba nie pasowały, bo to jest trochę, wiesz co, na przykład z tą płytą ostatnią jest tak, że pierwszy utwór, jaki zmiksowaliśmy, zresztą u kolegów tutaj was, One Studio, w Warszawie, miał być początkiem materiału, bo chciałem, żeby to było takie bardzo dubowe, dlatego wybrałem ich do miksu i okazało się, że w ogóle jak to przysłali, to w ogóle oszalałem, że super. I to w ogóle jest ten kierunek tej płyty, idziemy w tą stronę. Po czym jak zaczęliśmy robić płytę, ten utwór w ogóle na nią nie wszedł. Teraz wchodzi na singiel, jako dodatek. To jak u ciebie przebiegałeś ten proces takiej selekcji? To nie jest po prostu jako twórcy po ludzku szkoda? Nie, znaczy, muszę no wiesz, no, słuchaj, no nie możemy, szkoda, zawsze czegoś jest szkoda, tylko wiesz, nauczyłem się też czegoś takiego, że po pierwsze chciałem zachować percepcję bliską ideałowi, czyli 45 minut, czyli płyta winylowa. Trochę to się przewaliło i dlatego płyta winylowa będzie... no tam trzeba było trochę to upchnąć, no, nieładnie mówiąc, na tej płycie. Właśnie czekam teraz na wersję płyty winylowej. To a propos jeszcze powrotu do twojego pytania, jest tak duże obłożenie tłoczni, że w tym momencie zamawiając dzisiaj płytę, myślę, że optymistycznie będziesz miał za jakieś 4-5 miesięcy. A to nie jestem aż takim fanem winyli, jeszcze powiedzmy to słowo. To twoje wydawnictwo też będzie, bo są różne kolory winyli, czerwony, biały, czy tradycyjny. I czym one się różnią oprócz koloru? Niczym. Im jaśniejszy, tym gorzej brzmi. Czarny brzmi najlepiej. A tak naprawdę najbardziej chyba optymalna jest taka masa prawdziwa, bo tam się dorzuca różnych granulatów, żeby to koloryzować. I taka chyba najbardziej pierwotna to ma taki kolor taki mleczny trochę. Mhm. Jesteś maniakiem muzycznym, nie możemy tego ukrywać, i kolekcjonerem płyt. Maniak kojarzy się jako coś negatywnego. Czyli meloman po prostu? Meloman, tak. To, wieczór melomana. To jakie są białe kruki w twojej kolekcji? Białe kruki w mojej kolekcji? Wiesz co, nie mam jakichś takich rzeczy aż tak bardzo radykalnie rzadkich. Mam dużo takich płyt, które wiesz, są w tym momencie rzadkie, no bo są jakieś pierwsze jedyne tłoczenia, no bo cała ta niezależna scena, nie wiem. Swego czasu bardzo przeze mnie wielbiony choćby zespół Swans. No to są rzeczy, które potem teraz się pojawiają w reedycjach, natomiast te pierwsze tłoczenia są rzadkie. Natomiast wiesz co, ja też jestem kolekcjonerem podpisanych rzeczy, no i tutaj mam już dużo takich rarytasów dużych, no. Możesz się pochwalić? Co znajdziemy? Nie, no Paul McCartney, wiesz, Ringo Starr, Stonesi, no, Elton John. McCartneya też spotkałeś osobiście? Wiele razy, ale ten jeden raz tak naprawdę miałem okazję z nim dłużej zamienić. Bo zmierzam do tego, często jest opinia, że swoich idoli czy
największych artystów nie powinno się poznawać osobiście, bo tracą tą magię. Nie, no proszę cię, ten człowiek jest magią chodzącą, to wiesz, to ten nie straci nigdy, wiesz, żadnej magii. Musiałbym go chyba zobaczyć w jakimś ekstremalnym zdarzeniu, ale zobaczyłem jednego człowieka w ekstremalnym zdarzeniu. Lidera zespołu, którego nazwa padła chwilę temu parę, i ja z nim spędziłem nieopatrznie dwa dni w trasie Tegra w Polsce i rzeczywiście to takie było słabe, wiesz. Zdarzenie o dwa dni za dużo. No wiesz co, no, upadek cywilizacji zobaczyłem ludzkiej, ale dźwignął się potem z tego na szczęście, bo wiesz, no, z różnych problemów z używkami dużo osób się dźwignęło. No, na szczęście ja i on tak. A inni, no to wiesz, nie wiem. Natomiast większość ludzi, których spotkałem na swojej drodze życia, takich, których naprawdę wielbię, to zazwyczaj, wiesz, no, im większy gość, tym bardziej normalny. No miałem jakąś taką historię tam, nie wiem, że tam ktoś trochę się zachowywał niefajnie, ale właściwie powiem ci, że... Bo ja też mam trochę taki dyskomfort, bo z jednej strony jestem tym takim małym skaczącym pieskiem, który jest kolekcjonerem i to strasznie lubię, a z drugiej strony jestem też profesjonalistą i nie mogę tego łączyć. No. Z takich historii na przykład zabawnych, to kiedyś byłem Daniel Lanois, rzeczony, zaprosił mnie na koncert. Zresztą marzyłem o tym, żeby to kiedyś zobaczyć na żywo. Wydawało się to niemożliwe. On produkował przepiękną płytę Emily Harris, Wrecking Ball, i zagrał z nią dwa koncerty w Londynie w Barbican Center. I tam byłem dwa razy, dzień po dniu. Byłem na próbach, siedziałem u nich na scenie. No i jest sobie pierwszy dzień koncertu, wieczór, wchodzimy na backstage. A tam Brian Eno, którego wtedy jeszcze nie znałem, i Robert Plant. No i tak wiesz, no... No nie wypada nic, wiesz, no dopóki wszyscy nie zaczęli sobie tam fotografować się z Plantem, to siedziałem grzecznie, tak, a potem jak już poszło, to poszło, no ale no wiesz, no nie możesz też być przygotowany jako kolekcjoner na każdą okazję. Z plecakiem w ręku chodzić? Nie, ja zawsze chodzę, jak jeżdżę do Anglii, to zawsze mam jakiś Beatlesów ze sobą na wszelki wypadek, ale na przykład jak spotkałem McCartneya w Liverpoolu, to nie miałem nic, bo nie spodziewałem się, że go tam spotkam. On wtedy kręcił tam Carpool Karaoke, więc szczęśliwie udało mi się kupić taką małą rzecz, którą pięknie podpisał. Ale to też był, wiesz, no to było once in a lifetime. No, byłem prawdopodobnie jedyną osobą przez ten cały jego pobyt tam, której cokolwiek podpisał, bo on tam cały czas był bardzo zajęty, a ja do niego w ogóle, wiesz, podszedłem w taki... Bo z tym to jest też ważne, że wiesz, no ja spotkałem tych ludzi, swoich bohaterów, i w większości przypadków to naprawdę są super normalni ludzie. Zaczynałem świrować, kiedy ktoś obok nich świruje przede wszystkim. No, więc dobra rada na spotkanie swojego wielkiego bohatera, to... Po prostu to tylko człowiek, no. Tak, my. Utalentowany niezwykle, ale... Troszkę bogatszy czasami niż my. A, myślę, że wiesz co, to nigdy nie ma znaczenia chyba, wiesz. Na zakończenie, jak byś chciał, żeby Hedone zostało zapamiętane na kartach muzyki? Kurde, to już przechodzimy na emeryturę. Na emeryturę. Nie wiadomo, kiedy kolejna płyta oprócz tej instrumentalnej. Kiedy kolejna płyta? No myślę, że szybciej niż ta. 15 lat to trochę za dużo. Ja chciałbym, żeby została zapamiętana. Wiesz co, ja chyba w ogóle jestem w takiej grupie ludzi, którzy nie dostają nagród specjalnie. No myślę, że tylko i wyłącznie pośmiertny krzyż zasługi. Ale nie ułatwiasz tych nagród? Na koniec roku wydana płyta? A to już niech się głowią ci, co głosują. Czy ten... Liczysz na podsumowanie dekady? Nie, nie, nie. Liczę na podsumowanie w ogóle stulecia. Chciałbym trafić do pierwszej dziesiątki stulecia. Tak skromnie. Nie, znaczy słuchaj, no, to nie jest tak, że nie lubię dostawać prezentów. No każdy lubi dostać prezenty. Mówmy się, że ta sfera artystyczna jest łasa na mizianko, ale jestem też realistą. No, myślę, że to jest płyta dla... Wiesz, co chyba jest najważniejsze, są to takie bezpośrednie kontakty z tak zwanymi miłośnikami, odbiorcami tego, czyli nie wiem, dostajesz maila, stary, fajnie, że wróciłeś, bo pamiętam, że coś tam, tak? Albo nasze dziecko zostało spłodzone przy utworze, to tylko miłość. Pamiątka fajnie. Na zawsze. Nie, no tak, no serio mówiąc, no to wiesz, no jakie możesz mieć oczekiwania? No. Ja robię to całkowicie dla siebie. Teraz na przykład strasznie się kręcę, bo jutro wchodzę do studia i robimy jeszcze inną wersję kawałka singlowego Jak. Gdzie dostałem właśnie od Leszka Laskowskiego nagrany pedal steel, bo nie wiedziałem, jak to zrobić, co tam wymyśleć, i właśnie zadzwoniłem do Leszka i on mi otworzył cały pomysł. No i takie zabawy, myślę, że we własnym gronie są podstawą na początku, szczególnie teraz, kiedy wiesz, no jest taki zalew muzyki. Przebić się w tym momencie do świadomości, myślę, że to jest trudne. Tak? To jaki jest taki cykl życia
płyty, bo on się skrócił. Mam znacznie. Nie, no właśnie cykl życia płyty jest dramatyczny, natomiast my będziemy robić wszystko, żeby ten cykl życia był bliższy temu, co było kiedyś, czyli mniej więcej około 10-11 miesięcy. Jeśli... Dwa single, trzy single, teledyski, no i oczywiście to granie na żywo jest chyba takim kluczowym sprawdzianem też, jak to się, wiesz, jak to się, no bo wtedy zawsze masz szansę dotarcia do różnych, no, masz szerokość dużą wtedy, bo z jednej strony... opinia będzie. Nie, no zapraszają cię ludzie do rozgłośni radiowych, lokalnych, nie wiem, telewizji kablowej, przy okazji może ktoś przyjdzie podpisać płytę, ktoś kupi koszulkę, ktoś z tobą pogada. A to się okaże, że ktoś cię zobaczy i zaprosi cię, nie wiem, na inny koncert. To są, wiesz, no to są takie normalne, ludzkie, w starym stylu bardzo, sytuacje, które nie wiadomo jak wrócą, tak? Bo myślę, że my stajemy przed chwili, w tej sytuacji przed pytaniem, co będzie dalej, czy to wszystko pamiętamy jako rzeczywistość, czy to się zupełnie... Czy ludzie będą chcieli wrócić w ogóle na koncerty? Wiesz co? To jest jedno pytanie, ale drugie, czy w ogóle taka formuła będzie jeszcze. Różni ludzie mówią różne rzeczy. To czego najbardziej się obawiasz? Że to nie wróci? Czego się najbardziej obawiam? Tego, że została zabrana nam wolność na różnych poziomach. I ta wolność raz zabrana, to szybko nie wraca. To dobrze wiesz, bo to historia pokazuje. I to jest taka wolność, wiesz, od zakrywania uśmiechu. Ja nie zakrywam uśmiechu, a propos. Po inne zupełnie poważne ruchy, które się dzieją na całym świecie, które no, jakby pokazują, że tyle, na tyle, na ile pozwolimy, to tyle się może wydarzyć. No, to jest polityczne, gospodarcze, społeczne. No to są wszystkie rzeczy, które w tym momencie świetnie można rozkręcać na dowolny sposób. No, nie wiem, przykład home office. Raptem okazuje się, że duże firmy nie potrzebują w ogóle wielkich biurowców, tak. Ale myślę, że ludzie potrzebują sztuki. To jest jakby też te ostatnie miesiące pokazują, bo to też jest bardzo ważny przekaz, który zawsze chciałbym w takich okolicznościach o nim opowiedzieć, że to wszystko, co mamy, te urządzenia, które nas tam jakoś ratują, nie wiem, laptop. To jest maszyna do pisania, tylko ekskluzywna. Bez treści jest tylko maszyną do pisania, niczym więcej. Bez tego całego YouTube'a, Spotify'a, Netflixa, to mógłbym wymieniać różne nazwy, których po prostu ludzie używają. Czyli bez treści, którą tam został, która to treść została tam przez artystów, twórców włożona, to w ogóle nie istnieje, no bo tak naprawdę, no co, no możesz też używać komputera jako licznika do stanu aktualnego stanu zachorowań na chorobę znaną i popularną, albo możesz traktować to jako pewnego rodzaju też formę edukacyjną, rozrywkową, czy wręcz rozwoju intelektualnego. No. Czyli możemy zejść do podziemia i koncerty będą nielegalne? Nie, tego nie powiedziałem. Czy są jakieś pewnie nielegalne koncerty, natomiast czy to ma, wiesz co, no... Nie, ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że gdyby nie artyści, to łatwiej byłoby zwariować, tak? Więc dlatego też uważam, że to nie jest tak, że świat nie będzie pragnął pójścia do kina. Paradoksalnie kino ma najgorzej chyba, bo najłatwiej je zastąpić. Ale teatr czy sztuki performatywne, to się tak mówi chyba, czy też po prostu koncerty, czy nie wiem, jakakolwiek forma kontaktu z żywym twórcą na scenie. No tego się nie da zastąpić. No, zresztą obserwujemy, że te pierwsze miesiące rzeczywiście te online były jakieś sensowne. A potem okazało się, że to nikogo nie interesuje, no bo ile możesz oglądać filmy pornograficzne. To jest trochę taka pornografia dla mnie, że ona jest pewnego rodzaju być może nawet zabawnym dodatkiem do życia, ale tylko w jakimś ułamku. Nie możesz cały czas oglądać koncertów online. Jeszcze słabej jakości. No, to jest jakby dodatkowy element, bo wszyscy ci ludzie, którzy się silą na te online, no to też nie zdawali sobie na początku sprawy, żeby zrobić coś fajnego, to trzeba mieć studio telewizyjne, poważne, tak? Dlatego ja tego nie robiłem na przykład przy okazji festiwalu Sound Edit. Znaczy zrobiliśmy jeden koncert z Onnawy i to była droga produkcja, tak? Produkcja pomyłki, czy jesteś jednak, uważasz, że to dobrze postąpiłeś? Nie, no to było jakby wymuszone, natomiast nie, to bardzo to było założone, że tak ma być, natomiast to była droga produkcja, jakby no w kontekście tego, że nie było innej możliwości, to trzeba to było zrobić. Ja na ten rok też planuję pewnego rodzaju specjalne wydarzenie, które będzie miało charakter, to się mówi ładnie, hybrydowy. No.
Ale z naciskiem na interesującą warstwę wizualną, bo ten akurat projekt taką możliwość stwarza, niebawem o tym więcej będziemy mówić. Natomiast jeżeli miałbym dwa guziki online lub też wyłącz, to wyłącz, tak? Czyli wyłączamy pandemię. To chyba nie my mogę. Mi się wydaje, że niewiele możemy w tym zrobić. Znaczy oczywiście jako pojedyncze jednostki możemy się zastanawiać nad tym. To nie jest tak, że tutaj się nic nie dzieje. Dzieją się rzeczy straszne i umierają ludzie. I natomiast jakby cały czas mam też takie wrażenie, że ten efekt społeczny, gospodarczy też oczywiście, bo to się łączy, ale to jest coś, co nas dopiero dotknie za lata. Szczególnie w kontekście w tym momencie na przykład edukacji dzieci. To jest jakaś kpina w ogóle, nie edukacja. No, co to jest edukacja online? Co można... Zabawna rzecz. Trenerka personalna opowiada historię, jak ma grupę taką fitness i ćwiczą ludzie. I oni mają wyłączone kamery. No i wyobraź sobie, że gość po prostu wykupuje sobie dostęp, siada, zjada sobie hamburgera, a w tym czasie patrzy go na ćwiczy. No to jest, wiesz, no, to tak może to wyglądać. Dzieciaki grają w gry, dzieciaki oglądają filmy, dzieciaki ściągają na potęgę. Podejrzewam, że podobnie jest w przypadku pracy biurowej. No wiesz, ja mam ten komfort, że nie muszę jakby czasami uczestniczyć w jakichś tam spotkaniach online, ale to tylko dlatego, no bo to jest jedyny sposób na porozumienie się, nie wiem, na przykład z kolegami, choćby ze stowarzyszenia Sojar na przykład, tak? No i zakładam, że tam profesjonalnie wkładamy w to swój czas, tą godzinę poświęcamy na to. Natomiast jak ktoś siedzi przez cały dzień, ja zresztą obserwuję takie rzeczy u znajomych, jak siedzi cały dzień na tak zwanym Zoomie i opowiadałem tam jakieś kompletne pierdoły, jak na przykład usprawnić system pracy firmy, która nie działa, bo jest zamknięta, no to jak możesz tego słuchać? No? Muzyka jedyny ratunek na czasy pandemii? No wiesz co, my, no, muzyka, sport i gry, no można by tak powiedzieć. No na pewno jeden dla mnie, na pewno jeden z największych, no bo gdyby nie ta płyta, to bym pewnie oszalał, a gdyby nie płyty, które kupowałem namiętnie i cały czas kupuję, to też jakoś nie jeżdżę na wycieczki, nie chodzę po sklepach, to sklepy przyjeżdżają do mnie, no trochę tak to wygląda. Natomiast nic nie zastąpi spaceru po plaży i wypicia kawy w moim towarzystwie. Najlepiej na koncercie. Na koncercie Hedona najlepiej. Najlepiej na koncercie Hedona. I tym miłym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. By oswoić lek.